Zaczniemy od dawnych, dawnych czasów. Która piosenka jest dla Ciebie ważniejsza? Jadą wozy kolorowe czy mówiły mu? Mówiły mu, to był pierwszy mój przebój taki duży na festiwalu w Opolu. I, i mówiły mu, i wozy kolorowe napisał ten sam kompozytor, Stefan Rębowski. I jedna i druga piosenka przypadła mi z rozdzielnika, że tak powiem. Bo wtedy no ja byłam studentką nikomu nieznaną. Wygrałam wprawdzie festiwal w Krakowie studencki, ale po prostu dostałam tę piosenkę. Mówiłem mu, która w ogóle mi nie leżała, i była no, inna, inna parafia zupełnie muzyczna, ale już miałam swoich muzyków, kolegów z AWF-u i żeśmy to porządnie przerobili. I jedną i drugą kompozycję. Yy, tak, trochę bez szacunku dla kompozytora, bo żeśmy powykreślali sporo akordów, bo było tego za dużo. A myśmy grali taką prostą muzykę folkową, amerykańską, i to nam w ogóle nie pasowało. I po przer tych przeróbkach takich kompletnych, to odniosło sukces, ponieważ yy, jakby stylistycznie było tak inne od całej reszty piosenek. Że się bardzo podobało, ale też kompozycje były bardzo melodyjne i mówiły mu i wozy kolorowe, które były wielkim hitem w Związku Radzieckim. Do tej pory to jest znane, grane. No i w Polsce to też były dwa wielkie przeboje. Kompozytor był zadowolony, że tak się. Po, po, nie wiem, mu czy piosenkę. był zadowolony, ale ja go nie poznałam, mówiąc szczerze. Znaczy, nigdy w życiu go nie, nie poznałaś może później ale pamiętam taką sytuację że był rok 70 ja śpiewałam te wozy kolorowe w, w Sopocie zresztą i mówiłem że śpiewałam w 69 i w 70 wozy I, i przysłał mi za kulisy bukiet róż Stefan Rębowski, kompozytor i potem przeczytałam w, w, takich, w takim wywiadzie z nim że był bardzo wstydliwy że, yy, że jakby wstydził się. Przyjść osobiście. Przyjść osobiście, tak. I przysłał mi ten bukiet róż od kompozytora. A piosenka dostała nagrodę. Trzecią w, nagrodę w konkursie. Już nie pamiętam, Grand Prix di Disc chyba. Jadą wozy kolorowe. Jadą wozy kolorowe, tak. I zresztą to była taka historia, że wysiadł mikrofon w trakcie, a to w końcu konkurs. Yy, i w połowie piosenki wysiadł mi mikrofon i ja śpiewam, a tam nic nie słychać. I zalałam się łzami, poszłam za kulisy do garderoby i wtedy gościem była John Baez. I ona do mnie przyszła do garderoby, mnie pocieszała, a ja tutaj czarne łzy zmieszane z make upem. I, i, i wtedy jury pozwoliło mi zaśpiewać drugi raz tę piosenkę, że, że, że awaria, że mikrofon i tak dalej. No i w, i w sumie była trzecia nagroda. Ale było dużo nerwów. Kiedy zaśpiewałaś piosenkę kolorowej jarmarki, nie inaczej nawet powiem, kiedy e, jakoś już było wiadomo, że ty będziesz śpiewać Kolorowe jarmarki Janusza Laskowskiego, to dziennikarze się oburzali. Jak ty mogłaś wziąć, ty, Maryla Rodowicz, już wtedy nagradzana, znana, i tak dalej, jak ty mogłaś wziąć na warsztat e, taką piosenkę? Obśmianą, taką, w Opolu. obśmianą w Opolu, zero dostała. Zero punktów od wszystkich? Tak ale właśnie to było podniecające że piosenka tak obśmiana ale jednocześnie mająca duży sukces komercyjny taki wśród publiczności ta publiczność po prostu oszalała i tutaj żyli dała jej zero, a publiczność domagała się bisów i to był ewidentny przebój natomiast ja sobie wymyśliłam taką postać, właściwie tak naprawdę nie miałam piosenki do tego pomysłu, bo wymyśliłam, że z zrobię z siebie takiego grajka ulicznego, y który gra na ulicy, ma papugę na plecach, bęben, y bębenek, y gitara, harmonika ustna, taki, taki grajek. I nie miałam piosenki. Myślę sobie, a co gdyby wziąć te obśmiane kolorowe jarmarki? I zadzwoniłam do Laskowskiego. On się zgodził, niechętnie, ale się zgodził. Potem mówił, że się nie zgodził. Zgodził się. Powiedział, no, nie wypadało mu pewnie powiedzieć, że się nie zgadza. Nie był zadowolony, ale się zgodził. Ale zresztą on jako autor na pewno dostał, jakby zarobił na tym, bo... Oczywiście. Autor, autor, y, tekstu i autor tekstu i kompozytor. Nie, tekstu nie. Tekst napisał nie, tekst Ryszard, Ryszard Ulicki. Tak. tak, tak, tak. No, ale jako autor muzyki... Zarobił dużo pieniędzy w ZAIKsie, tantiemy. Więc zresztą teraz nikt nie pyta, czy może wziąć piosenkę, tylko po prostu biorą piosenkę innego wykonawcy, artyści i nie pytając, robią swoją wersję i jakby to jest norma Ale czy, w tej chwili. Czy coś źle pamiętam? Czy ty poprosiłaś o nasza kowtę, żeby. Oj, tak to. Poprosiłaś Jonasza kofty o dopisanie... Tak, tak, zadzwoniłam do Jonasza, ponieważ nie chciałam śpiewać drugiej zwrotki tej oryginalnego tekstu Janusza Laskowskiego i zadzwoniłam do Jonasza Kofty i mówię, słuchaj, napisz mi drugą zwrotkę. I on napisał właśnie, dopisał ten tekst i ja potem powiedziałam Laskowskiemu, że to sama napisałam, żeby już się nie denerwował. I, i żeby ten autor tekstu, Ryszard Tulicki, że, że tam jakiś Jonasz Kofta ingerował, tak, w, ten ingerował w jego tekst. Także trochę taką intrygę zrobiłam. Na, I, nakręciłam. I teraz po latach to jest jedna z najpopularniejszych twoich piosenek kolorowej jarmarki, no prawda? tak. Jak w tamtym roku dostałam tytuł Człowieka Roku na Ukrainie i pojechałam na Ukrainę do Kijowa, y i to była taka wielka gala czerwony dywan, artyści miejscowi, zresztą i z Rosji, i z Ukrainy i długie suknie, kobiety wystrojone, aczkolwiek to był wtedy atak zimy i część nie dojechała, bo stanęła komunikacja. I ja wtedy wyszłam i oni poprosili o te jarmarki. Ja zaśpiewałam jarmarki po polsku. Okazało się, że oni wszyscy znali tekst. Właśnie i były. Wersje tam i na Ukrainie, i w Rosji, do tej pory śpiewane po rosyjsku. Po polsku, co ja mówię, po polsku. Taki artysta Walerii Leontiew. Bardzo znany. Tak, artysta. on zaśpiewał tę piosenkę po polsku. Nagrał kolorowe jarmarki. I to jest dalej wielki przebój. Czy można zaryzykować takie twierdzenie, że najważniejszą twoją piosenką jest Niech żyje bal Seweryna Krajewskiego i Agnieszki Osieckiej? No na pewno jedną z ważniejszych, a pewnie przez taką, taki tekst egzystencjalny i taką podniosłą muzykę, to pewnie dlatego może być, może być tak uważana ta piosenka za taką numer jeden. Ale ona, ona powstała, bo szperałaś w, w szafie Agnieszki Osieckiej, w szufladach nie, jej? Czy to nie, nie tego? pojechałam do Seweryna. Dostałam propozycję wyjazdu na festiwal do Los Angeles. I sobie pomyślałam, że no jechać do Stanów z jakąś piosenką, taką typowo amerykańską, to, to nie będę miała żadnych szans na tym festiwalu. Że to, pomyślałam, że to musi być najchętniej taki ciężki walc, właśnie melodyjny, Seweryna, taki dramatyczny. I Seweryn mi puszczał różne walce, jak powiedziałam o co chodzi. Zresztą Seweryn ze mną pojechał na ten festiwal, bo tam było w regulaminie, że może jechać kompozytor. Yy, I pokazał mi tego walca. Ja mówię, no, no to to. On mówi, wiesz co, ja to napisałem dla Jurka Połomskiego. Ale on wyjechał do Stanów i nie wiadomo, czy wróci. Już go nie ma za dwa lata. I wprawdzie jest tekst Agnieszki Osieckiej, ale taki błahy, że tam coś tam, Jurek Ogórek, kiełbasa i sznurek, i Agnieszka powiedziała: To ja napiszę drugi tekst na ten festiwal. I napisała, właśnie tekst Niech żyje bal. Tłumaczenie angielskie napisał Jerzy Siemasz, taki anglista. I ja tam wykonałam tę wersję, właśnie angielską. Rzeczywiście piosenka się bardzo podobała. To było wykonywane, siedziała duża orkiestra na scenie, duży skład. Zresztą pamiętam taką historię, że Siedzimy, siedzimy na tej próbie, i tam wszyscy próbują, i nagle ja, ja kończyłam pierwszą część i wchodzę na scenę, żeby zrobić próbę, a orkiestra wstaje, się pakuje i mówi, że związki zawodowe, że jest godzina 18, a oni pracują tylko do 18. Co u nas to po prostu. Nie do pomyślenia Nie wtedy. było takich sytuacji, a teraz w tym roku mi się to zdarzyło w Opolu, że zostały do przepróbowania dwie piosenki. Właśnie moja z zespołem ukraińskim z Kijowa, Kozak System i ja wychodzę na scenę, a tu gaśnie światło, wszyscy się pakują, operatorzy i myśmy nawet nie wiedzieli jak zejść ze sceny. Jeszcze stała ze mną Sylwia Grzeszczak i mówi, Boże, no gdzie jest wyjście, bo jest ciemno kompletnie jak w lesie. Y i bo związki zawodowe, bo już była godzina tam, już nie pamiętam, 202 czy 23, i koniec próby. Także to nas spotkało właśnie w tym Los Angeles, co było takim szokiem. Niemniej w, w czasie koncertu piosenka się bardzo podobała. Yy, mój wokal przyszedł taki producent z firmy Universal. I bardzo był zainteresowany jakimiś nagraniami. Spytał, czy mam demo jakieś ze sobą, a myśmy nie mieli niczego ze sobą. Nie wpadliście nie, na to, żeby nie, wziąć demo. Kompletnie, nie mieliśmy takiego myślenia, że, że może się przydać, czy że może tam będziemy robić jakąś karierę. No i nie mieliśmy niczego ze sobą, a musieliśmy następnego dnia wyjechać i tak przeszło nam koło nosa. Ale jakoś się nie skupiliście ani ty, ani Seweryn Krajewski na tej karierze amerykańskiej, bo jakbyście chcieli, to byście tam zostali. Właśnie o to chodzi, że Seweryn następnego dnia miał koncert w klubie polonijnym w Chicago i powiedział, że, że ma koncert właśnie w tym klubie. A ja miałam wykupione wakacje z dziećmi na Mazurach pod Szczytnem, w takich domkach kempingowych. I, i ja byłam tak szczęśliwa, że dostałam ten domek. Że załatwiłaś sobie. Załatwiłam chyba jakoś. sobie, Władek Komar mi załatwił. Spotkany na ulicy, bo brat jego ojca był dyrektorem mleczarni w Szczytnie. I do głowy mnie przyszło, że ja mogę nie pojechać na te wakacje z dziećmi i zostać tam rozmawiać o karierze. I powiedzieliśmy, że nie mamy czasu na takie rozmowy. A zresztą potem po powrocie zadzwonił ten autor tekstu angielskiego, Jerzy się masz i mówi, że że się podzieliła nagrodą finansową. Ja mówię, nie było żadnej nagrody finansowej. On mówi, jak to nie ja słyszałem w Radiu Wolna Europa. Że dostaliście nagrodę. Tak, nagrodę finansową. finansową. I że mnie się należy działka. I nie chciał uwierzyć, że to tylko był dyplom. I warto czekać. Jest taki tytuł? Czy warto czekać? I, i warto, I warto czekać, czekać, bo tekst warto czekać był zajęty tytuł. Czyli zresztą ty... tam jest w tekście i. i warto czekać. Y, zresztą. Ten zespół Kozak system to był taki zbieg okoliczności, bo oni do mnie przysłali maila to jeszcze przed Opolem, yy, czy ja bym z nimi nie nagrała piosenki Kolorowej Jarmarki, właśnie, która tam jest bardzo popularna na Ukrainie. Że oni zaśpiewają swój tekst po ukraińsku, a ja zaśpiewam po polsku. Yy, zresztą niedawno do mnie zadzwonił ten Iwan, ten lider żeby jednak to nagrać jeszcze jedną piosenkę ich taką ukraińską. I stąd miałam kontakt z nimi. I kiedy padła propozycja, żebym wystąpiła na festiwalu w Opolu, to pomyślałam, że warto zaśpiewać tę piosenkę i warto czekać, która powstała jakby z potrzeby serca wtedy, kiedy się tam na, na tym Majdanie działy takie straszne rzeczy ze Strzelaniny i ta wojna się wtedy zaczęła, to był koniec lutego chyba. Najpierw nagraliśmy, przyjechała do mnie Kasia Gertner i mój gitarzysta Marcin Majerczyk i u mnie w piwnicy nagraliśmy z, z dwiema gitarami właściwie dla potrzeb internetu. Ale potem nagrałam to jakby porządnie w studio i stąd jest to nagranie i wykonałam to z tym zespołem ukraińskim Kozak System w Opolu. A słowa napisał. A słowa napisał Grzegorz Tomczak, taki poeta z Poznania, który też napisał wcześniej. Poznałam go w 1992 roku, kiedy zaśpiewał w Krakowie na festiwalu studenckim swoją piosenkę. Ja to mam szczęście, czyli tango na głos orkiestry, jeszcze jeden głos. I pozwolił mi to nagrać na płytę, na płytę absolutnie nic. I tak poznałam. Tego Grzesia Tomczaka, bardzo fajny poeta. I on przez telefon napisał błyskawicznie tekst, ten właśnie dla Ukrainy. I jeszcze pamiętam, że już siedzieliśmy z Kasią Gertner i z tym moim gitarzystą z Marcinem w piwnicy i brakowało nam y, kilku, kilku słów w tym tekście. I brakowało y, trzech sylab, takiego wyrazu wszyscy labowego i tylko się nam podkładał Bogdan Zep, mój menadżer. <laughs> to było kompletnie od czapki, żeśmy oczywiście dostali głupawki, nie mogliśmy już ruszyć z miejsca tego nagrania i wszystko, co on przesyłał, nic tam nie pasowało. A bo dzwoniliście do Grzegorza Tymczaka, on czas. Tak czeka, cały czas. Z tej wymyślał. Pignicy, tak i on wymyślał ten, ten brakujący fragment i w końcu chyba Kasia Gertner coś tam wymyśliła i. Ruszy, ruszyliśmy z tym nagraniem. Niedawno ukazała się Twoja płyta Buty 2 z tekstami Agnieszki Osieckiej, nieznanymi w większości. Czy kiedyś liczyłaś, ile, ile ona dla ciebie tekstów napisała? No, ponad 100. To znaczy, ja zaśpiewałam ponad 100 piosenek z tekstami Agnieszki. Zresztą teraz y, pracujemy nad tym albumem Maryla, takim. Albumem, gdzie będą wywiady, gdzie ty przeprowadziłaś. Wywiady z osobami z twojego życia, z ważnymi życia, dla tak. ciebie ludźmi, Muzycy, stylistki, fry, fryzjerki. Autorzy tekstów. Dzieci, tak. autorzy. Mąż. Tak. Mąż, tak. I, I będzie bardzo dużo zdjęć prywatnych i sesyjnych. I tam y, okazało się, że Agnieszka napisała do mnie ponad 60 listów. I wybierałyśmy fragmenty do tej książki, z tych listów. I tam jest tekst, są dwa teksty: Nadziejka, Złodziejka, Nadziejka złodziejka i Ty pod śledzika, ty pod, ty pod śledzika, Pij, pi, a ja pod księżyc nad Sopotem. Mhm. Bardzo fajny tekst, co mnie się wydawało, że ten tekst ona dała Agnieszka, dała Edycie Gepard i Edyta zaśpiewała, bo tam coś było o Sopocie, okazuje się, że ty mi powiedziałeś, że to jest zupełnie inny tekst. Zupełnie inny, czyli... Sopockie bolero u Edyty, też Agnieszki, ale, ale zupełnie inny. No więc właśnie, tak, że, ten tekst że w tych liście rysu. znalazłyśmy tekst, właściwie dwa teksty, które można, które by, można by, by wykorzystać. Jakby I jeszcze takich muzykę. tekstów jest sporo, bo yy, jak robiłam właśnie porządki w papierach, to trafiłam, bez, bez przerwy trafiałam na takie teksty Agnieszki. Albo ale nie chcę też ciągnąć tego samego tematu, że no, aczkolwiek te dwa teksty no idealnie się nadają. Świetne. Tak. Ale na tej płycie Buty dwa też są świetne teksty Agnieszki, na przykład Zamiast wódkę pić. Zamiast wódkę pić, czy drugi but, upijmy się dziś pastą kiwi, nie takie rzeczy pijał lud, <laughs> <laughs> żyjmy piękni i szczęśliwi przy jednym bucie, drugi but. To pamiętam, że Niedawno to zaśpiewałam na, te, na koncercie i jakaś pani przyszła i powiedziała z pretensją, to jest piękna piosenka, dlaczego ja tego nie znam? Ja znam wszystkie pani piosenki. Ja wiem, bo to jest z ostatniej płyty. Ojej, to po prostu skandal, że ja tego nie znam, a to takie piękne. Zresztą jest tam, no, jak to Agnieszki, dużo pięknych tekstów. A zamiast wódkę pić, to jest o kim? Jak myślisz? Zamiast wódkę pić, zamiast w karty grać, mógłbyś przecież pod moim oknem stać. No, jak to śpiewam na koncertach, to kobiety są zachwycone, bo każda ma jakiś taki przykład domowy z najbliższego otoczenia i, i bardzo się ta piosenka podoba, mimo, że ludzie tego nie znają, bo to jednak nie jest tak wypromowane, jak moje, jak, jakby poprzednie stare hity. Niemniej... Okazuje się, że jeżeli coś jest dobrego i takiego porywającego, to ludzie, publiczność tego słucha i reaguje. Zresztą dzisiaj przeczytałem recenzję z koncertu wczorajszego Justina Timberlake'a, że taki świetny koncert i taki old schoolowy, że przeróżne stylistyki rytm i bluesowe i rockowe i takie i śmakie. I publiczność się świetnie bawiła, on śpiewał na żywo, co też takie odkrycie, to dla mnie dziwne, no bo jak, jak ma śpiewać? Może śpiewać z playbacku. No ale na przykład właśnie w Rosji to jest norma, że się śpiewa z playbacku. Naprawdę? Tak! Na przykład Ała Pugaczowa, moja dobra znajoma, wielka gwiazda rosyjska, yy, właśnie ktoś wrzucił jej koncert, do internetu i właśnie nawet w nocy sobie tego posłuchałam z ciekawości. I zresztą byłam tam, brałam udział w kilku takich koncertach, jakieś tam noworoczne, telewizyjne. Wszyscy walą z playbacku. No to jest nieprawdopodobne. To po co chodzić na koncerty? Normalny recital gwiazdy i wszyscy śpiewają z playbacku, a publiczność się nie oburza, bo to jest norma. W ogóle im to nie przeszkadza. Jest w twojej biografii taki epizod, pankowy epizod, dosyć mało Ho. znany. No tak, to był początek lat 80., gdzie mój muzyk, Florek Ciborowski, taki długowłosy hippis, multi-instrumentalista, grał na harmonijce ustnej, na, na skrzypcach, na instrumentach perkusyjnych, y na banjo i właśnie on przyniósł taki tekst, dentysta-sadysta, który napisał jego kolega, taki Jacek Bieleński z Łodzi, do dzisiaj czynny artysta łódzki yy, i to, to tak było zabawne, Andrzej Kleszczewski, gitarzysta mój, napisał muzykę i zrobiliśmy takie nagrania właśnie, takie jakby pastisz muzyki punk, i chcieliśmy to trzymać w tajemnicy, bo realizator dźwięku Wojtek Przybylski tak zniekształcił mój wokal, że nikt nie mógł poznać, kto to śpiewa. I chcieliśmy zrobić taką tajemnicę wokół tego. Ale niestety ktoś wygadał na antenie, że to ja. Już nie było tajemnicy. Ale ta piosenka jakieś miała kłopoty z cenzurą? Myśmy wtedy nagrali trzy piosenki, właśnie z tymi różowymi czubami, bo. Właśnie był taki plan, że to jest zespół różowe czuby. Zrobiliśmy teledysk, piosenka od razu trafiła na pierwsze miejsce listy przebojów, ale mieliśmy no rzeczywiście, te kostiumy, byliśmy na szczudłach, staliśmy na szczudłach. Byliśmy bardzo wysocy. W związku z tym mieliśmy peruki postawione na cukier, różowe peruki, make-up nieprawdopodobny, i po parę par okularów ciemnych okularów, no a wtedy. Znaczy każdy miał parę? Każdy par, miał, prawda? Tak, 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 jakieś tak. żyletki zwisały nam z uszu. Zęby ja miałam pomalowane jak fortepian czarny, czarny, biały, czarny, biały. No takie upiorne były te make-upy. I bardzo się to podobało, to wcielenie, ale od razu cenzura to zdjęła, ponieważ takim komisarzem wojskowym telewizji był generał Czuba. A tu różamy czuby. czuby. On powiedział, że to jest kpina z niego. I te okulary to jest kpina z generała Jaruzelskiego. No i absolutnie od razu to zdjęli. I koniec kariery naszej, <ścubów> czubów. Jest taka Twoja piosenka, wcale nie stara, gdzie śpiewasz i choć życia psia mać popołudnie, jest cudnie. Jest cudnie? Teraz Maryla? Wiesz, jest cudownie, bo to tak się zająknęłam, ale to zależy od, od tego, jakie mamy nastawienie do świata. Bo oczywiście można narzekać, można narzekać cały czas, a to, że coś tam, a to, że tamto, ale jeżeli ma się nastawienie pozytywne, ja w moim wypadku, ja gram dużo koncertów, czyli mam dużo pracy, mam kontakt z publicznością. Yy, Życie rodzinne, udane, mam męża, yy, dzieci, w, w miarę mam kontrolę nad nad Dzieci odchowane, masz. Dzieci tak się odchowane, mówi, tak? tak. Oczywiście, człowiek się martwi, yy, będzie martwił do końca życia. Czy te dzieci mają 20 lat, czy 30, to są, to są ciągle dzieci i ciągle się martwimy. Na przykład mój syn wczoraj pojechał na wycieczkę z koleżanką do Pragi samochodem. I yy, Oczywiście za późno wyjechali. Ja powiedziałam, ponieważ znam tą trasę, to powiedziałam mu jak jechać. Mówię, jedź tą autostradą gliwicką, dojedziesz do Ostrawy autostradą. Potem nie pchaj się w te boczne drogi. A to już godzina druga i ja specjalnie nie szłam spać, żeby ich prowadzić, a on oczywiście zjechał, bo sobie włączył GPS-a i nagle się znalazł w okolicach Wałbrzycha. To jest fatalna droga boczne jakieś kręte drogi i tak tymi bocznymi drogami dojechali o piątej rano do Pragi. No ale tak to jest, jak się mamusi nie słucha, mm. no i, i, i człowiek się martwi o te, o te dzieci, także można się martwić, ale to jakby nie zmienia mojego stosunku pozytywnego do życia. A co cię napędza w życiu? Napędza mnie praca, napędza mnie y Miłość mojej rodziny, napędza mnie miłość moich fanów. Yy, no i taki mój, taki pozytywny stosunek do świata. Ktoś powiedział, że ty nigdy nie spoczniesz na laurach. Yy, bo cały czas mam dużo pomysłów, w związku z tym yy, sama sobie wymyślam projekty, więc jestem tym pochłonięta. Ale też ja uważam, że praca jest napędem takim, dlatego że zwłaszcza praca na estradzie to człowiek musi dbać o siebie, musi jakoś wyglądać, musi się stroić, musi śpić. Już muszę myśleć czas. o kostiumach, ponieważ sama wymyśliłam sobie, żeby zagrać, zacząć w listopadzie taką trasę akustyczną, filharmonię, teatry, więc już muszę poprosić stylistki moje wspaniałe żeby wymyśliły mi, bo inaczej się ubiera człowiek, to znaczy człowiek, czyli ja, <laughs> na przykład na koncert w filharmonii, gdzie ludzie siedzą blisko, widzą mnie i nie mogę wyglądać tak jak na stadionie, teraz gram duże plenery, to zupełnie inna bajka i już muszę myśleć o nowych kostiumach, więc też ta praca jest takim napędem. Dziękuję. Proszę.